Dziś w programie. Biało-czerwone goździki na grobach powstańców warszawskich. My byśmy chcieli to przekazywać dalej młodszym pokoleniom. Wsparcie dla ukraińskich przedsiębiorców. Nie mówimy tutaj o wielkiej odbudowie, ale mówimy po prostu o przetrwaniu. Sylwetka hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Kochał Polskę, mimo iż większość swego życia spędził poza jej granicami. Angielskie życie Józefa Nawrota, legendy przedwojennej polskiej piłki nożnej. Wczoraj obchodziliśmy 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Podczas uroczystości w całym kraju oddawano hołd bohaterom tamtych dni. O powstańcach pamiętano też w Wielkiej Brytanii. Na londyńskim cmentarzu Gansbury Polacy skupieni wokół grupy Poland Street, kontynuując wieloletnią tradycję, złożyli biało-czerwone goździki na grobach bohaterów walczących o Warszawę. O tej akcji powiedziała nam pani Marzenka Szejbal i zaprosiła nas do tej akcji wiele lat temu. I przez kilka lat razem z nią prowadziliśmy akcję. Zaczynała się robieniem wiązanek u niej w domu. Potem razem przyjeżdżaliśmy tutaj na cmentarz. Często pokazywała nam, przypominała, to jest bardzo ważny grób. Tutaj znałam tego powstańca. To jest zasługa właśnie pani Marzenki Szejbal, pani Jacki Wojteckiej i innych powstańców, których myśmy tu poznali i poznaliśmy tą żywą historię. To oni nam zaszczepili tą tradycję i my byśmy chcieli to przekazywać dalej młodszym pokoleniom. Co roku przychodzą nowi wolontariusze, dzieci, młodzież, są również przedstawiciele starszego pokolenia. Wszyscy razem odnajdujemy groby i składamy biało-czerwone goździki. To takie święto, gdzie możemy z naszymi rodakami w kraju świętować i pamiętać osoby, które poświęciły swoje życie dla naszej ojczyzny. Oni oczywiście walczyli dla nas i żebyśmy my tutaj mogli upamiętnić ich, to chciałabym tutaj przychodzić, żeby nie zapomnieć o nich. Mój ojciec był w korpusie kadetów, więc oni się udzielali razem, spotykali się i opowiadali o swoich przeżyciach podczas powstania. To było bardzo ciekawe dla mnie jako osoba, która była wtedy małym dzieckiem. Te nazwiska są częścią mego życia. Na tym cmentarzu leży bardzo wielu żołnierzy z Powstania Warszawskiego, żołnierzy w ogóle. Jest to, można powiedzieć, taka polska nekropolia. No jest piękny pomnik katyński. Także jest to miejsce do odwiedzania, a inicjatywa Poland Street absolutnie wspaniała. Tylko trzeba mieć nadzieję, że będzie się kontynuowała. Mam taką nadzieję w sercu. Trwająca od półtora roku rosyjska agresja powoduje ogromne zniszczenia ukraińskiej gospodarki. Aby pomóc przetrwać tamtejszym przedsiębiorcom, należący do PKO BP ukraiński Credo Bank zawarł w Londynie umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, gwarantującą przyznawanie kredytów ukraińskim przedsiębiorcom na łączną sumę 125 milionów euro. Od momentu rosyjskiej inwazji wsparliśmy Ukrainę inwestycjami o wysokości 1 700 milionów euro i w dalszym ciągu zamierzamy wspierać ukraińską ekonomię i gospodarkę. Dzisiejsza umowa przenosi na Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 50% ryzyka gwarancyjnego przy udzielaniu pożyczek przez Credo Bank. Pojawia się możliwość dzielenia się ryzykiem finansowym z instytucją takiego jak KBOR. Czyli daje to pewnego rodzaju komfort funkcjonowania dla Credo Banku i komfort podejmowania kolejnych decyzji. Umowa pozwala nam kontynuować akcję kredytową, czyli pozwala nam finansować dalej naszych klientów z sektora małego i średniego biznesu, ale też i większych korporacji. Wojna sprawiła, że banki w dużej mierze zawiesiły albo bardzo ograniczyły kredytowanie. Co oczywiście dla przedsiębiorców, szczególnie w tak trudnym momencie, kiedy pieniądz jest po prostu potrzebny, żeby przetrwać. I nie mówimy tutaj o wielkiej odbudowie, ale mówimy po prostu o przetrwaniu.
A jak trudne jest funkcjonowanie biznesu na ogarniętej wojną Ukrainie, świadczy sam przykład Credobanku. Ponieśliśmy stratę w Kijowie. Akurat jeden z naszych oddziałów był w centrum handlowym Retroville, które stosunkowo szybko na początku wojny dosięgły rakiety, więc ten oddział został całkowicie zniszczony. Ale centrum już jest odbudowane i nasz oddział też, więc wróciliśmy, choć po przerwie półrocznej ponad. Straciliśmy też na chwilę oddział w Chersoniu, kiedy był okupowany. Po wyzwoleniu Chersonia też wróciliśmy, oddział jest już otwarty i pracuje. Lat temu, 30 lipca, w wieku 102 lat, zmarł w Londynie Edward Bernard hrabia Raczyński, który całe swe życie poświęcił Polsce i jej sprawom. Był jednym z najdłużej żyjących polityków i dyplomatów XX wieku, ambasadorem II Rzeczypospolitej w Wielkiej Brytanii i prezydentem na uchodźstwie. Uwielbiał tenis, narty i poezję, choć zmagał się ze słabym wzrokiem, to mnóstwo pisał. Wpływał na historię, ale często dyskretnie i w cieniu. Kochał Polskę, mimo iż większość swego życia spędził poza jej granicami. Raczyński był synem Edwarda Aleksandra, zawadiaki, podróżnika i kolekcjonera sztuki oraz niezwykłej kobiety, Róży Potockiej. To ojciec stworzył wspaniałą kolekcję obrazów, którą syn później udostępni narodowi polskiemu. Matkę kochał niezmiernie, a długie spacery i rozmowy z nią po Parku Rogalińskim wpoiły mu zasady, którymi kierował się do końca życia. Z Londynem Raczyński zetknął się już na studiach, bowiem prócz doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie studiował również prawo w London School of Economics. Choć nie marzył o karierze politycznej, to życie zadecydowało inaczej i w wieku lat 42 został polskim delegatem przy Lidze Narodów, a rok później, w roku 1934, złożył listy uwierzytelniające przed władcą Imperium Brytyjskiego. Funkcję sprawował do zakończenia II wojny światowej w rezydencji pod numerem 47 Portland Place. Raczyński, pochodząc z tak znakomitego rodu, bez problemu obracał się w brytyjskim establishmencie, mając koneksje w najwyższych sferach. Mimo to jego nieustanne zabieganie o sprawy polskie nie zawsze znajdowało uznanie wśród wyspiarzy. Poczynając od słynnej noty Raczyńskiego o obozach koncentracyjnych, przyjętej z niedowierzaniem i sceptycyzmem: Imagine entire population of large cities all taken out and shot. Exterminated in cold blood. That will give you the idea of what is happening to the Jews in Poland. Bezskutecznymi apelami o pomoc dla powstańców warszawskich, po tragedię katyńską i inicjatywę budowy pomnika ofiar tej zbrodni, czy wreszcie wspieranie polskich żołnierzy, których Brytyjczycy namawiali, by powrócili do Polski zniewolonej przez komunistów. Rok po wyborze Karola Wojtyły na papieża i na rok przed zrywem Solidarności Raczyński objął urząd prezydenta RP na uchodźstwie, który sprawował do roku 1986 w swej rezydencji pod numerem 8 Lennox Gardens w Knightsbridge. W ostatnich latach swego długiego i bujnego życia nieustannie pisał, śledził aktualne wydarzenia polityczne i cieszył się towarzystwem swych córek i wnuków. W 1990 roku utworzył Fundację imienia Raczyńskich, zabezpieczając tym samym i udostępniając narodowi polskiemu spuściznę swego rodu oraz pałac w Rogalinie, gdzie wychował się na sługę swojej ojczyzny i w którym został pochowany. Kart historii brytyjskiej Polonii. 129 lat temu, 1 sierpnia 1894 roku w Lwowie urodził się Wilhelm Orlik Rykeman, generał brygady Wojska Polskiego. Należał do polskich drużyn strzeleckich, a potem legionów polskich. W czasie wojny bolszewickiej dowodził pierwszym pułkiem czołgów.
W okresie międzywojennym był dowódcą 9. Dywizji Piechoty z Siedlec, a w przeddzień wybuchu II wojny światowej powierzono mu kierowanie elitarną formacją Korpusu Ochrony Pogranicza. W bitwie pod Szackiem pokonał przeważające liczebnie wojska sowieckie. 1 października ze względu na brak amunicji rozwiązał swoje zgrupowanie i przedarł się na Litwę, a stamtąd przez Szwecję do Wielkiej Brytanii. Do końca wojny pełnił różne funkcje sztabowe, a po jej zakończeniu osiadł w Londynie. Ostatnie lata życia spędził w Kanadzie. Zmarł w 1986 roku w Ottawie. Józef Nawrot to jeden z najlepszych piłkarzy w przedwojennej Polsce. Choć karierę rozpoczynał w Krakowie, to największe sukcesy odnosił w barwach Legii Warszawa. W 175 meczach ligowych zdobył 107 goli, co czyni go drugim najskuteczniejszym zawodnikiem w historii klubu. Imponował też grą w reprezentacji Polski, dla której w 19 meczach strzelił 16 goli. Po wybuchu wojny trafił do sowieckiej niewoli, z której przedostał się do armii Andersa. Po wojnie zamieszkał na Wyspach Brytyjskich. O tym, jak wyglądało jego angielskie życie, rozmawiamy z jego synem Michaelem. Mój ojciec był bardzo dobrym piłkarzem przed II wojną światową. Dużo wniósł do polskiego futbolu. Jego osiągnięcia są niesamowite. Gdyby odnosił je w dzisiejszych czasach, to pewnie nie musiałbym nigdy pracować. Czasem odwiedzają mnie ludzie, aby o nim porozmawiać i wtedy ja też dowiaduję się czegoś nowego. Wiem, że strzelił hat-tricka w drużynie narodowej i według niektórych źródeł zdobył dla polskiej reprezentacji 17 bramek, chociaż oficjalnie mówi się o 16. Kiedy przyszedłem na świat, mój ojciec miał 60 lat. Nigdy nie doszliśmy do etapu, w którym ojciec rozmawia z dorastającym synem. Żałuję tego, bo wiedziałbym wtedy o jego życiu o wiele więcej. Tata często wspominał wojnę. Odcisnęła na nim ogromne piętno. Opowiadał, że udało mu się wydostać z płonącego czołgu, został ranny i do końca życia miał kawałek metalowej płytki w głowie. Często wspominał swego wspaniałego dowódcę, generała Stanisława Maczka. Nigdy natomiast nie mówił o czasie, kiedy był więziony przez Sowietów, ale nie darzył sympatią ani Niemców, ani Rosjan. Ojciec nie chciał wracać do Polski rządzonej przez komunistów. Pamiętam, że w latach 70. do naszego domu przyszli dwaj panowie w dziwnych kapeluszach na głowie. To byli pracownicy polskiej ambasady z Londynu, którzy namawiali go do powrotu, ale on zdecydowanie odmówił. Choć wiem, że tak naprawdę bardzo kochał Polskę. Zaraz po wojnie tata przebywał w Szkocji, gdzie stacjonowali polscy żołnierze i grywał tam w piłkę w niższych ligach. Później zajął się produkcją i instalowaniem kotłów grzewczych. Pracował w tym zawodzie aż do 65 roku życia. Dużo jeździł po Anglii i pewnego dnia poznał moją mamę, która mieszkała w Portsmouth i to dla niej zdecydował się tutaj osiedlić. Gdy miałem 11 lat, często graliśmy w piłkę w parku. Zwiedziłem z nim chyba wszystkie boiska w Portsmouth. Tata obserwował, jak gram i udzielał mi wskazówek. Próbował nauczyć mnie, jak oddać strzał, podkręcając piłkę. Pamiętam, że potrafił naprawdę mocno kopnąć piłkę i świetnie szło mu jej prowadzenie. Mimo, że bardzo dobrze znał angielski, to mówił prawie wyłącznie po polsku, co sprawiało mi trudność, ponieważ ja dorastałem tylko w angielskim środowisku. Ostatnie lata życia ojca upłynęły na długiej i ciężkiej walce z rakiem. Dorastając, nie miałem wielu możliwości głębszej rozmowy z nim, dlatego wielu historii ze swego życia nie zdążył mi opowiedzieć. Tata miał rodzinę w Polsce. Dwukrotnie w latach 70. podróżowaliśmy z mamą za mur berliński, aby odwiedzić ich w Krakowie, ale tata z nami nie pojechał. Dwukrotnie w Anglii odwiedziła go też jego siostra Stefania. Wiem, że bardzo za nią tęsknił, tak jak i za Polską.
Józefowi Nawrotowi nigdy nie było dane powrócić do ukochanej Polski. Zmarł w Southsea, dzielnicy Portsmouth, w 1982 roku. Dziś padł on, jutro ty, śmierć nie pyta, gotuj broń, krew ci gra, bo Józef.